Podczas marcowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w miejskich wodociągach. Dzisiaj w związku z załączeniem niewłaściwej tabeli nastąpiła konieczność zmiany uchwały. Chcieliśmy uaktualnić ten nasz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze względu na to, że rzeczowo, jak i finansowo był nieaktualny po prostu ten plan. Trzeba było go po prostu urealnić, tak żeby czy mieszkańcy, czy radni wiedzieli, co planujemy w przyszłości zrealizować lub modernizować. Uchwała ta jest o tyle ważna, że stanowi załącznik do wniosku o zmianę taryf za wodę i ścieki, które wodociągi składają do Wód Polskich. Te przez ostatnie lata odrzucały propozycje miejskiej spółki. 29 kwietnia wodociągi ponownie złożyły wniosek taryfowy do Wód Polskich. Zmiana taryf wiąże się z ujednoliceniem cen za wodę i ścieki, a to wiąże się z podwyżkami. Przypomnijmy, Kołobrzeska spółka nie może ustalić nowych taryf, które obowiązują od 2013 roku. Niestety nasza firma musi, że tak powiem, pokryć nakłady, które ponosimy na utrzymanie sieci w jakikolwiek sposób, a wiadomo, że na dzień dzisiejszy wszystko wzrasta, energia przede wszystkim, która właściwie jest bazowym takim surowcem naszym dla wytwarzania wody, czy też odbioru ścieków. W taryfie są ujęte planowane podwyżki dla mieszkańców Kołobrzegu. W tej chwili spółka nie może podać dokładnej kwoty podwyżki dla mieszkańców Kołobrzegu, ponieważ jest to teraz procedowane przez Wody Polskie. Podwyżka nie ma być jednak duża. Na pewno będzie to wzrost w zakresie kilkudziesięciu groszy brutto za metr sześcienny wody i ścieków razem. A za co spółka ponosi największe koszty? Niestety tutaj największe koszty, jakie my ponosimy, to są właśnie remonty. Planowane, nieplanowane. Są to koszty eksploatacyjne. Jest bardzo dużo składników, ale jakby nie było, największą część, którą, że tak powiem, ponosimy kosztowo, to jest energia, praca pracowników, koszty wydziałowe i to są te największe składniki, które generują koszty, które musimy niestety pokryć w jakiś sposób. Tak? Czy kolejne, siódme już podejście miejskich wodociągów w sprawie zmiany taryf za wodę i ścieki zakończy się pozytywnym rozpatrzeniem przez Wody Polskie? Okaże się w przyszłym miesiącu. Od momentu złożenia wniosku przez wodociągi Wody Polskie mają 45 dni na wydanie decyzji. Do tematu wrócimy.